Dzień dobry, moi drodzy widzowie. Większość z was już mnie zna, ale ci, którzy nie znają, to mam na imię Edward. Dzisiejszy odcinek jest dokończeniem mojego wyjazdu trzydniowego do Doliny Baryczy. Mianowicie jest to poniedziałek, dzień powrotny. Stawy, po których chodzę, znajdują się w miejscowości Ruda Milicka. W kompleksie Stawno i obok stawów Dyminy. Stawy takowej Doliny Baryczy znajdują się w największym rezerwacie przyrody w Polsce. Jest tu spora część do zwiedzania, lecz tylko w wyznaczonych miejscach. Na samym początku mojej poniedziałkowej przygody postanowiłem ruszyć do czatowni, bo z daleka już było słychać czaple, które zapewne kłócą się o zdobycz. Czapla biała. Jej długość to 85 do 100 cm. Rozstaw skrzydeł jest nieco mniejszy od czapli siwej, bo ma od 145 do 170 cm. Ptak ten gniazduje w koloniach. Nad wszystkimi pokaźnie płytkimi zbiornikami, począwszy od jezior, po inne płytkie rzeki z szuwarami. Jej głównym pokarmem są oczywiście ryby oraz inne owady wodne. Poluje głównie w wodzie, ale zdarza się, że wyjdzie na brzeg i na suchym lądzie też coś upoluje. Ciekawostką jest to, że niemal na przełomie XIX i XX wieku masowo polowano na czaple białe oraz siwe, co prawie doprowadziło do zagłady tego gatunku. A to zdobyczne pióra właśnie doprowadziły do tych polowań, bo pióra te były obiektem pożądania wielu młodych dam, które nimi przyozdabiały swoje kapelusze. A to wcześniej wspomniana czapla siwa, nieco większa od czapli białej i podobnie jak czapla biała, żywi się rybami oraz innymi płazami i robakami wodnymi. Co do gniazdowania czapli siwej, to podobnie jak biała, gniazduje kolonijnie, ale bywają też przypadki, że również pojedynczo. Ciekawostką czapli siwej jest to, że pod koniec ubiegłego stulecia na czaplę siwą polowali sokolnicy. Wypuszczali swoje sokoły, które z impetem atakowały z góry czaple siwe. Na szczęście po jakimś czasie stwierdzono, że nie jest to opłacalny biznes, bo utrzymanie takiego sokoła to drogi interes, a czaple siwe zaczynały sobie radzić z takimi sokołami. Wywracały się na plecy i dziobem atakowały nadlatującego sokoła. Po opuszczeniu czatowni stwierdziłem, że trzeba się rozejrzeć i poszukać innych ciekawych obiektów, które były w zasięgu mojego teleobiektywu. Słuchajcie, jest poniedziałek, w pół do ósmej. Wyruszyłem dzisiaj o godzinie czwartej, przed czwartą nad ranem nad stawy. Niestety pogoda jest dzisiaj strasznie pochmurna, ale
Na pewno pozytywnie nastawiony jestem, ponieważ jest chłodno, nie taki upał jak przez te ostatnie dwa dni, które tutaj spędziłem i nagrywałem. Dzisiaj usiadłem tutaj w takie miejsce, zobaczcie. O! I kurczę, siedziałem z jakieś dobre dwie godziny i próbowałem, kurczę, sfotografować zimolotka, który usiadł koło mnie jakieś 3 metry, ale niestety przez krzaki robione zdjęcie, więc nie wiem, czy coś z tego będzie, czy w ogóle ostry zapała, bo na aparacie ciężko to wygląda. Jak widzicie, powalone drzewo, więc idealne miejsce na polowanie zimorodka. Ja się trochę już, kurczę, że tak powiem, zmęczyłem. Zaraz idę coś przekąsić i napić się czegoś chłodnego, bo temperatury są jakie są, ale mimo wszystko nie chcę się pić czegoś ciepłego. Jeszcze zaraz pójdę tutaj do czatowni trochę posiedzieć, bo widzę, że przy poniedziałku tutaj chłopaki ze stawów już zaczynają pracować i kurczę, strasznie hałasują, więc pewnie te ptactwo już dało sobie spokój, a ja postaram się jeszcze coś w dniu dzisiejszym uchwycić. Bardzo mało vlogowania jest z tego względu, że po prostu no, są temperatury i szczerze mówiąc nie chciało mi się w ten upał rozgrzany, kurczę, cokolwiek do kamery mówić, więc dzisiaj tylko takie lekkie podsumowanie. Ja dzisiaj uciekam pociągiem już do domu. Nie wiem jeszcze o której, bo mam poniedziałek wolny, więc mogę sobie śmiało do późnego wieczora posiedzieć, tak żeby zdążyć przed 23 do Zielonej Góry. No i cóż, i kurczę, fajnie było spędzić tutaj dzień, dwa, trzy, żeby móc znowu pofotografować i ponagrywać, co tutaj się nad stawami dzieje. Mam kilka fajnych rarytasków. Oczywiście jest też bączek, którego udało się po prostu sfotografować w takich, a nie innych warunkach, ale myślę, że w postprodukcji uda mi się coś z tego zdjęcia zrobić i z tych kilku nagrań. No, teraz pierwszy raz widzę, jak chłopaki szuflują pokarm dla ryb. Zobaczcie, jak to wygląda. Nie wiem, czy coś tam widzicie, ale w każdym bądź razie chłopaki tam szuflują pokarm dla ryb, więc robotę mają na grubo. Ja im przeszkadzać w każdym bądź razie nie będę. Zaraz się z powrotem przebieram w normalne ciuchy, bo zaraz pomyślą sobie, że jakiś tubylec wyskoczył z lasu, czy nie wiadomo skąd. Więc idę fotografować dalej, zobaczyć, co ciekawego jeszcze mogę w dniu dzisiejszym uchwycić. A wy lecicie oczywiście ze mną. Słuchajcie, nad stawami nastała cisza. Taka nie do końca cisza, bo kapturki, rodziki jest słychać. Ale z rana, kiedy przechodziłem przez pewien taki właśnie staw, to zauważyłem, że już panowie od stawów, chyba stawowi, zaczęli karmić ryby. I fajny efekt był taki, kiedy zaraz wam pokażę, jak widzicie na monitorze czy telewizorze, masa łabędzi płynie i one właśnie będą, kurczę, za chwilę nurkować po ten pokarm i go tam wzruszać, także większość roboty zastawowych chyba robią, ale no niestety kosztem tego, że ten pokarm w mniejszej ilości jest dostarczany dla ryb. Także jak widzicie, fajna sprawa, jeśli chodzi o taką obserwację. Pięknie. O, co to? Ale jaja, normalnie. Coś tu przed chwilą po ziemi przebiegło, jakaś chomik czy to? Nie miało ogona zbytnio.
będę straszył tego zwierzaka, ale jakiś gryzoń dosyć ciekawy. Taki rudawy grzbiet. Ha, ciekawy jestem, co to było. No dobra, to idziemy dalej. Jak widzicie, tutaj piękne kasztany rosną nad wodą. Fajny efekt jest to, jeśli się widzi to na żywo, bo niestety kamera tego nie jest w stanie wam pokazać tak, jak bym chciał, ale może w postprodukcji troszeczkę to człowiek przyciemni, będziecie widzieć te walory tego właśnie światełka. Słuchajcie, już chodząc taką dosyć sporą część dnia, jestem w stanie wywnioskować, że jednak czym więcej wody na stawach, tym mniej ciekawszych obserwacji. Jednak jak jest więcej płcizny i są jakieś poszczególne plaże porobione, to śmiało jest po prostu ciekawiej, bo więcej różnorakich gatunków ptaków jest. Widziałem dzisiaj kilka bielików, bardzo sporą część czapli białych, jak i siwych. No jeszcze z daleka słychać bieliki, jak sobie tam ciumkają. Wypompowany totalnie na maksa. Także kurczę, dzień dzisiejszy to jest taki bardziej już obchód przed podróżą do domu. Nie ma, mówię, jak wcześniej mówiłem, to nie ma dużo vlogowania, bo chciałem się skupić na jakichś tam nagrywkach z tego względu, że jest po prostu tutaj dużo czasu, ale temperatury zrobiły swoje i masa niedogodności była. Idąc dalej, zwiedzałem pobliskie tablice informacyjne i odświeżałem oczywiście wiadomości. No bo przecież rok mnie tutaj nie było. Piękne jest to miejsce na Zimurodka. Kiedy tutaj przechodzę, zawsze zatrzymuję się w tym miejscu i po cichu obserwuję, gdzie jest ten niebieski łowca. Miałem przed chwilą przyjemność oglądania, jak Perko z dwuczuby, mama czy tata, nie wiem, bo jeszcze nie rozpoznaję, karmiła młodego i przynosiła non-stop rybki małe. Młode jak młode, już nie było takie maciupkie, ale już fajnie było widać, jak ten ptak od rodzica pobiera pokarm, także kilka klatek wjechało. Mam nadzieję, że jest to akceptowalne na komputerze. A ja zmierzam dalej ścieżką, obserwując z lewa na prawo, co tutaj ciekawego jeszcze wyskubię w dniu dzisiejszym. Czas wyprawy dobiegł końca, a ja wraz z nagranym materiałem, nie tylko na urządzeniu elektronicznym, ale również przez moje oczy, wracam do domu. Kto wie, jeszcze może przed rykowiskiem zawitam tu w tym roku, by podziwiać piękno tego miejsca. Trzymajcie się i do zobaczenia.